Przechodzimy do kolejnego druku, zamiar likwidacji gimnazjum nr 44 w Krakowie, krzywda na 134. 98. Projekt ustawy zakontrolowany w sprawie zakupu w składzie zamiaru likwidacji gimnazjum nr 44 w Krakowie, krzywda na 134. Zamierza się zlikwidować gimnazjum nr 44 w Krakowie, osiedle na 134. Likwidacja w kolejnym obiektu. Czy to dłuższy mniejszy uchwały zostanie dokonana na podstawie drogi uchwały miasta? Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Pani radna Nowak, pan radny uprzedzam, że nie wolno zgodnie z prawem istniejącym w Polsce, tak jak już miałem w kilku wypadkach, likwidować jedynej rejonowej szkoły. Przypominam również, że z aktu wykonawczych nie istnieje pojęcie scalonego obwodu, zatem nie możemy się do niego odwołać. Jeszcze raz mówię, że jest to złamanie prawa i zobaczcie Państwo, że będziemy te wszystkie w tej chwili procedowane projekty uchwał, no wstydzicie będziemy za to. My jako Rada, więc proszę tego nie lubić. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no, Pan Przewodniczący spojrzał na Panią Radną, wcale nie dziwię, że wypaczy na kobietę, ale to samo chciałem powiedzieć, znaczy może nie tak, to samo, ale nie tak samo. Proszę Państwa, oczywiście nie ma żadnego uzasadnienia, powiem więcej, jeżeli mi wolno, Klub Platformy ma propozycję, jak rozwiązać w ogóle sprawę w tym rejonie. Oczywiście zostawiając gimnazjum 44, natomiast gimnazjum 74 to integracyjne. Można, oczywiście będziemy jeszcze z Panią Prezydentem, którego głosa to jest miękła na Wilowym, tak powiem, nie? Ale to ja tak jako przerywnik. I ten czas dzieci, które są tam, znajdą swoje miejsce, między innymi na przykład na Słonecznym. Dziękuję Panu radnym. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Drodzy Panie Prezydencie, ja bardzo bym prosił, żeby Pani więcej nie okłamywała społeczeństwa i nie mówiła w ten sposób na mediach, że Prawo i Sprawiedliwość głosuje, bo tylko on to nie zawsze jest przeciw. Myśmy dzisiaj dali Pani Prezydent 120 argumentów, Pani usłyszała nawet więcej. Argumentów takich, które powoduje to, że dlaczego jesteśmy przeciwko tym wszystkim Pani reformom i proszę mi wierzyć z pełną świadomością, to mówię, gdyby dzisiaj moglibyśmy Panią odwołać, to byśmy pewnie taki wniosek wypadł po raz drugi, bo pierwszy był przy pierwszej reformie. Wydaje mi się, że nazywając dzieci w szkole 44, że Pani, że to jest getto. Jeśli bierzemy świadomość taką, że wokół szkoły, które są, zbierają uczniów powyżej średniej 4,5, to tam trafiają dzieci naprawdę trudne. To jest mniejszym dorobkiem nauczania, ale
to są osoby, i to są nauczyciele, i to są wychowawcy, którzy pracują nad tymi dziećmi. I to jest wielki zaszczyt, że nie pracuje się nad osobą, która tam jest uczciwa, bo ona idzie ku temu i tak będzie sobie dyrektorat. Natomiast o wiele trudniej jest pracować tym nauczycielom właśnie z takimi osobami, które mają niski poziom nauczania. Prawda? Brzmi to. I to jest wielkim zaszczytem dla nauczyciela, żeby trafić te dzieci, nauczyć, wychować i doprowadzić do tego, że kończą tę szkołę. Nie wszyscy, Piotrze, będą studentami. Nam brakuje kadry średniej tej szkoły, do szkół zawodowych, ale mówię techniku, ale studiów, a studia nie wszyscy idą. A Paweł, nie wszyscy. Są ludzie, którzy nam potrzeba średniej kadry technicznej, brakuje nam ludzi z wykształceniami średnimi. Więc ci obywatele, ci młodzi obywatele kiedyś zasilą. I dlatego mówię, bo mamy socjologów tysiące, którzy dzisiaj szukają pracy. Nam potrzeba inżynierów, nam potrzeba technik. I to jest właśnie to szkoły edukacyjne, to szkoły, które dzisiaj chcemy zająć. Nie pozwolimy. Absolutnie nie zgadzam się z tym. Mówię uczciwie. To jest poziom. Zresztą pani prezydent wie, jeśli chodzi o likwidację szkół zawodowych, gdzie tu powiedziała, to była makabra. Szkoły zawodowe, masakra. To jest masakra. Dzisiaj pani koleżanko, moja kochana, dzisiaj wypuszcza się jednego dyrektora przeciwko drugiemu dyrektorowi. Ucznia przeciwko drugiemu uczniowi. I tak się dzisiaj, tak to wygląda reforma. To nie jest prawidłowa reforma, ale i miałaś rację. To nie jest dzisiaj, powinniśmy mówić o tych dzieciach, że te dzieci nie powinny być dzisiaj przed budynkiem, dzisiaj dzieci powinny się iść do domu kultury i bawić się, a nie protestować przeciwko szkole. Panie Przewodniczący, jeśli pani chce zaoszczędzić 120 tysięcy, to znieśmy niektóre inwestycje, bo to tylko mamy czas wyremontować, mamy czas nowe inwestycje zrobić za rok, dwa, tylko po to, żeby też to wytrzymać. Po co? Braknie elementu, nie braknie. Braknie elementu, możemy rok poczekać. Po to tylko, żeby te dzieci mogły do tych szkół pojąć. Kiedy mówi się, że trzeba przez trzy miesiące, potrafię liczyć. Kiedy mówi się o osobach, że dzieci będą przez trzy, cztery ulice, panie kierowniku, warto zaglądzić do topografii miasta Nowej Huty i zobaczyć sobie, gdzie dane szkoły są, ile ulic ich dzieli i bardzo łatwo obliczyć, czy tam jest zagrożone, czy nie. No to nie, radni o tego jesteśmy. Państwo przygotowaliście tą reformę, która kolejny raz pokazuje, jaki jest wielki bubel. Dziękuję. Dziękuję. Pana Marata. No ja powiem też, zdecydowanie uważam, że szkoła gimnazjum 44 jest bardzo dobrym gimnazjum. Jedynym, ale bardzo dobrym. I nigdy w życiu... Nigdy w życiu, gdyby nie miał pewnych decyzji o zamiarze likwidacji, to bym zawsze apeluje, proszę wejść na stronę szkoły. I na przykład między innymi na tej szkole, jeżeli ktoś wejdzie i sobie ją przeczyta, to jest historia szkoły. To jest bardzo znacząca historia szkoły i dorobek szkoły. To po pierwsze, to jest podobna szkoła jak na Mladowskim. Szkoła, gdzie uczy młodzież patriotycznie, po prostu jest to cała szkoła, która stanowi pewną, że tak powiem, pewną mini wspólnotę. Nie tylko na płaszczyźnie edukacji, ale kultury i tak dalej, i tak dalej. I powiem jeszcze dalej. To zawsze filozofię powtarzam, że obowiązkiem gminy jest prowadzić szkoły, gdzie dzieci się słabiej uczą. To jest obowiązek gminy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś na dziecko nasze, to nie powinno ze sobą wyrazić i nie może zapłacić. Natomiast obowiązkiem dzieci jest uczyć właśnie tak. I jeszcze powiem dalej. Dlatego dlatego ja tak uważam i zawsze będę uważał. Ponieważ bardzo często, jeżeli się weźmie 100 najważniejszych ludzi, to mieli zawsze bardzo słabe wyniki. A oni stworzyli i ruszyli jakby postęp w świecie. Proszę sobie pani Anna przeczytać. 100 najważniejszych ludzi na świecie miało zawsze problemy z nauką. Ale oni stworzyli swoje ludzkości. W związku z tym, to całe, że się nie wiem,
Polski, wielkich ludzi, od malarzy począwszy się i tak dalej. Więc nie jest parametrem, przepraszam, nie jest parametrem wysokość ta po prostu, jak chodzi o ucznia. Dlaczego? Dlatego, że jest naszym obowiązkiem, a powtórę, nie może być parametrem jakość wykształcenia danej szkoły. Bo w moim przekonaniu, jako że cała rodzina w sprawie pracuje w edukacji, to w moim przekonaniu tak nie uczą, że ci nauczyciele, którzy pracują z młodzieżą trudniejszą, niekoniecznie z innej młodzieży, bo to jest sprawa pewnej patologii rodzin, odległości, braku pieniędzy i tak dalej, to ci powinni być premiowani po prostu, bo nie sztuka jest uczyć dzieci bardzo zdolne. Dziękuję. Bardzo proszę pana Wierzyniaka Wić i bardzo proszę pana przewodniczącego Pierczyka o zmianę tej Nie bardzo, panie przewodniczący, panie prezydent, szanowni państwo. Chyba pierwszy raz dzisiaj zabieram głos, chciałem przedłożyć dyskusję w tym pierwszym punkcie, kiedy przedstawiliśmy zarówno o tych sprawach, to powiem na początek jedną ogólną rzecz. Wydaje mi się, że zamieszanie, jakie, znaczy, może inaczej, oszczędności, jakie mamy uzyskać przy tej reformie, tak zwanej, choć przychylam się do zdania pani radnej Teodozji Maliszewskiej, która określiła dość barwnie, czym jest ta reforma tak naprawdę, że to zamieszanie i te problemy rodziców, dzieci, nauczycieli nie są warte tych pieniędzy. Bo gdyby to były rzeczywiste zmiany mogące przynieść konkretne oszczędności w budżecie, a nie kwotę, którą często przeznaczamy na jedną niewielką inwestycję, dlatego bo jakiejś niewielkiej społeczności na tym zależy, to można by kruszyć kobie, ale widząc to, jak wiele osób czuje się skrzywdzonych tymi propozycjami, wydaje mi się, że nie warto. Jedną z takich propozycji, moim zdaniem bardzo krzywdzących, jest zamiar likwidacji gimnazjum 44. Rzeczywiście, zgadzam się z moimi przedmówcami, choć często politycznie się nie zgadzamy, to uważam podobnie jak pan radny Pilk, że jednak szkoły, które przyjmują uczniów, którzy z trudem ukończyli podstawówkę, często tak się zdarza, i w których wartość edukacyjnej, wartości dodanej jest niska, no bo nie może być wyższa, muszą istnieć. Takich uczniów też trzeba kształcić i licząc pieniądze nie możemy zapominać o tych potrzebach edukacyjnych. Dostałem szereg informacji, z których wynika, że dane pokazujące, że gimnazjum 44 tak bardzo nadaje się do likwidacji, nie są do końca obiektywne. Jak mnie poinformowano, przedstawiając informacje dotyczące kosztów utrzymania, wzięto dane z 2011 roku, tym niemniej szkoła wdraża program naprawczy i według informacji, które mam, to oszczędności, jakie udało się wdrożyć, sięgają 1/3 pracowników administracyjnych została zredukowana. Należy to docenić i dać tej szkole szansę na to, aby pokazała, czy naprawdę nie potrafi się zmienić i prowadzić pewne oszczędności. Jednym słowem jeszcze raz proponuję, aby dokładnie przeanalizować sytuację gimnazjum 44 i z uwzględnieniem argumentów, które przedstawiłem ja, przedstawili moi przedmówcy, pani prezydent, i zastanówmy się, czy to naprawdę jest dobra decyzja. Ja uważam, że nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, głos zabierze pani radna Anna Wrocek. Zapraszam. Czy gorszych, czy tych, które mają różne problemy. Otóż jest tam
dokładnie jaka jest sytuacja wokół gimnazjum nr 44, ale chciałam Państwu bardzo wyraźnie powiedzieć jedną rzecz. Jeśli chodzi o gimnazjum na Małborskiej, obok szkoły, najpierw szkoła podstawowa, która jest integracyjna, przyjmuje dzieci z dysfunkcjami, natomiast gimnazjum, które jest w zespole z tą szkołą, przyjmuje już dzieci ze średnią powyżej 4,75. Ale zostają te dzieci, które chodziły do szkoły integracyjnej, szkoły podstawowej, i one muszą być gdzieś przyjęte i zostają przyjmowane właśnie do tego gimnazjum na Małborskiej. I teraz to jest stałe napędzające się pani prezydent Machina, która jeżeli szkoła przyjmuje dzieci słabsze, no to automatycznie traci swoją pozycję w rankingu, tak? I teraz pytanie, czy my powinniśmy pozwalać na to, że obok bardzo dobrej szkoły stacza się druga szkoła, bo ona bierze te dzieci, które są słabsze. Teraz do czego mamy zmierzać? Tak naprawdę mamy zlikwidować te złe szkoły, a co z tymi dziećmi, które mają poniżej 4,75? Bo boję się, że nie mamy tak naprawdę jakiejś strategii, która powie, że szkoła, która jest w danym rejonie, ma obowiązek przyjąć wszystkie dzieci. Nie może być tak, że sobie wybieramy dzieci tylko i wyłącznie, bo ja rozumiem, że takie szkoły są elitarne, tak? Dobrze, no tylko co z tymi dziećmi, co z tą resztą? Dlaczego mają być karane teraz te szkoły, które biorą te dzieci? Ja bym teraz chciała głosować z czystym sumieniem, ale wiedząc, że szkoła osiąga wyniki na poziomie, nie wiem, 60% powiedzmy w egzaminach, tak? Już pomijam, czy te egzaminy są nieorganiczne, czy nie, ale powiedzmy w testach osiąga 60%, ale zaczyna od jakiegoś poziomu, na przykład 27%, to i takie są wyniki, tak? To jest dla mnie nieopłacalne. Osiągać 80, jak się bierze dzieci z 60 czy 70, tak? Więc ja bardzo proszę Pani Prezydencję, ja proszę to traktować jako wniosek taki na przyszłą sesję, na którą będzie tutaj będziemy głosować, jednak chcemy wiedzieć, od jakiego pułapu szkoła zaczyna i czym kończy. Dziękuję Pani Radnej, proszę o zabranie głosu Panią Radną. Ja tylko zapraszam. Panie Prezydencie, ja chciałam się zapytać o taką rzecz. Znaczy, chciałam Państwu uświadomić jedną sprawę, jeśli chodzi o sytuację w ogóle w Polsce w edukacji. To chcę Państwu powiedzieć, że bardzo dobrze mamy opracowane współpracę, mówię o całej Polsce, współpracę z dziećmi, które są wymagające wsparcia i pomocy. Jedyny problem w polskiej edukacji, mówię tu z pełną odpowiedzialnością, jest z dziećmi wybitnie zdolnymi. Bo to jest problem. Chcę Państwu powiedzieć, że naprawdę tak to jest, że te dzieci, które wymagają wsparcia, są dość dobrze zagospodarowane i raczej jest bardzo wiele projektów w Polsce, które są z tym związane. W związku z tym to jest sprawa, to robiłem tutaj międzynarodowe konferencje, które pokazywały, że się robią sprawy pracy z dziećmi, więc to mamy problemy. Ale chciałam się zapytać o taką rzecz, ponieważ ta szkoła, my niektórych interesuje, w związku z tym chciałam się zapytać, może ktoś ze szkoły wie, jak to rozumieć. Ta szkoła ma niewielką ilość uczniów. To jest jedna sprawa i jest właściwie szkołą dość pustą, ponieważ dwie godziny tylko dziennie wykorzystuje pomieszczenie. W związku z tym chciałam się zapytać, jak szkoła sobie wyobraża, to znaczy jest to szkoła, która jest pusta, być może sami Państwo macie jakiś pomysł na to, żeby miasto nie chciało chociażby wykorzystać w jakiś sposób ten obszar, który jest do wykorzystania, ponieważ ta szkoła z tego co wygląda w danych, jest to po prostu niewykorzystana w naszej ilości. 150% to znaczy, że jest największa szkoła. Jeszcze nie chciałem zapytać o jedną rzecz, to znaczy o edukacyjną wartość dodaną. Ponieważ Państwo wszyscy mówiliście o wsparciu, pomocy, ja tego nie neguję, ale jak widać z tego ta edukacyjna wartość dodana nie jest tak znaczna, to być może problem polega, czy też jest problemem w kadrze nauczycielskiej, która nie powoduje tego, że tą szkołę ta wartość edukacyjna, wartość dodana w jakiś sposób robi bardzo dobre wrażenie. To znaczy, podsumowując, wygląda na to na zasadzie uzasadnienia dokumentów, że to jest słaba szkoła, która
jest słaba i która się z tego nie uśmiecha wycignąć. W związku z tym chciałabym bardzo usłyszeć od nauczycieli, może od dyrekcji, w jaki sposób Państwo macie pomysł na to, żeby móc ochronić się, poza tym, że będziecie mówili, że były zafałszowane dane. No, oprzyjmy się na tym, co jest tutaj pokazane. Dlatego chcieliśmy bardzo dużo usłyszeć, jakie macie Państwo pomysły. Edukacyjna wartość dodana jest dość słaba, w związku z tym i to trwa. W związku z tym może nie ma pomysłu na to, a być może gdyby tą szkołę przenieść czy połączyć z jakąś inną, to wtedy ta edukacyjna wartość dodana wykazałaby, że ta szkoła po prostu pracuje nad uczniami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radny Jandowski. Jeszcze do głosu zgłosiła się pani radna Katarzyna Pawia. Zapraszam i przygotujecie na wakacje w dzień. Szanowni Państwo, miała każda godzina, którą chciałam, nie wiem, 500 na 1500 na. Nie wiem, bo to jest kolejna godzina, w której rozmawiamy na tak ważne sprawy. I powiem szczerze, że po tej 5 godzinie słucham tutaj kolegów, którzy ewidentnie po prostu szukają demagogii i poklasku. To proszę Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości o wzięcie odpowiedzialności. I proszę mi wierzyć, jeżeli będzie coś nieprzygotowane, to Klub Platformy Obywatelskiej nie zagłosuje za tym, nie podniesie po prostu ręki. I na pewno te szkoły, które przyszły tutaj protestować, bo uważam, że to nie jest do końca rzetelnie przez nas sprawdzone. Bo proszę Państwa, to nie jest tak, że my tu tylko siedzimy i zastanawiamy się i pokazujemy pracami, którą szkołę zlikwidować, tylko proszę nie wierzyć, dużo osób nie ma, bo dużo osób jeździ prywatnie na spotkanie ze szkołami i naprawdę będzie to dobrze przygotowane. I mam nadzieję, mam 26 lat, 27 skończę w maju. Tak stara jestem, tak. Jestem tutaj najmłodszą osobą i proszę mi wierzyć, ani ja, ani mam nadzieję, że nikt z Państwa nie siedzi tutaj po prostu dla poklasku, tylko za to, żeby wziąć odpowiedzialność za to, że to będzie dobrze i rzetelnie przygotowane. Ja Państwa do tego szalenie zachęcam. Dziękuję pani radnej Pawian i jeszcze zgłosił się w przeciwieństwie wiekowym, nasz Stefanowska, Stanisław Ziemek. Tak jest, młody duch. Tak. Ja myślę, że wszystkie panie są po 18, mają plus 2, ale to jak widać, że tak młody. Ale to jak się poproszę, to przeszkadzać, ale do rzeczy, bo była taka wątpliwość, co będzie z tymi dziećmi z gimnazjum 74, a inaczej, że jest za mało dzieci, uczniów 44. No więc jeżeli znajdziemy rozwiązanie 74, a myślę, że dacie znaleźć takie rozwiązanie. Proszę. No. Więc jeżeli się powtarzam i nie dosłyszałem, no to jednak to jednak trochę jestem starszy od Kasi. Ale już żebym zakończył to moje przywódzanie, więc nie ma problemu w tym środowisku i myślę, że pani prezydent da się tutaj przekonać, że żeby 44 zostawić, a 74 zrobić tak, żeby dzieci się te nieintegracyjne znalazły w 44, a te integracyjne, prawda, na Słonecznym czy w Grodzie. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Jeszcze pan radny, drugie wystąpienie przypomina. Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie radna, ja też mam państwa tym, że tak się czuję. To prawda, tak się czuję na 25. I powiem szczerze, za każdym głosowaniem będę pełną odpowiedzialność nad tym, że naciskam ten guzik. I wiele pełną świadomość jestem, kiedy podchodzę do głosowania, że głosuję zgodnie z własnym sumieniem i z własnym rozumem. Także jestem rozumny, staram się być, więc robię to z sumieniem tak, jak mi każe. Więc mówię, szanowni Państwo, tak, bierzemy pełną odpowiedzialność. Nie boimy się tej odpowiedzialności, bo tak jak powiedziałem, ta reforma jest nieudolna, nieprawidłowa, źle przygotowana i tej reformy nie należy popierać i nie będziemy. I dlatego mam w tym mówię. Dlatego w ten sposób mówię, żeby pełną świadomość odpowiedzialność. I podejrzewam, że koleżanki i moi koledzy również wezmą pełną świadomość. I liczę.
żeby też w pełni świadomi będziecie głosować, jak wspaniały plakat Tomasza Bartoszka, który pisze, dość polityki, tylko budujmy szkoły, weźmiecie to za projekt i będziemy wspólnie głosować za tym, żeby zlikwidować te projekty, żeby w ogóle one nie pokazywały się Wszystkim po referendum chciałem złożyć wniosek o odrzucenie pierwszym czytaniem tego projektu, ale ja wiem, że będzie w bloku głosowań projektu. Dobrze, dziękuję. Jeszcze pan radny Stanowy, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydent, szanowni radni PiS, jeśli jakoby prawdą było, co byście chcieli tym gimnazjum ratować, to zróbcie coś, co ma ręce i nogi. Zróbcie coś, co nie tylko odsunie problem z dzisiaj na jutro, tylko coś, co pozwoli temu gimnazjum przetrwać. Wychodzi tutaj radny Zięba i mówi o tym, że jest propozycja, aby wzmocnić to gimnazjum poprzez 74, która też w tym terenie pobiera dzieci z tej strony czwartego gimnazjum. Że jest pomysł opracowywany, żeby tak rozwiązać sytuację na wzgórzach, ażeby tam gimnazjum 44 nie istniało następny rok czy dwa, aż zdaje się okaże, że ma za mało dzieci, jest za drogie i za sobą uczy, tylko żeby dać mu szansę te dzieci brać do siebie. Jak wrócicie wniosek o urządzenie pierwszym czytaniu, to nie da się nic zrobić z tej strony. Mówił Stanisław Zięba, a własna ten doszły wokół nazwana na klubie i to było to gimnazjum, to jest ta szkoła, o której ja mówiłem na początku, jako tu pierwszy, że są szkoły, które nie są najsłabsze w tym terenie, które można by wzmocnić innymi szkołami. To jest właśnie ten przypadek, że można by było zastanowić się nad losem 74, co dalej z nim, tego integracyjnego, je podzielić na dwie części integracyjną i integracyjną i wzmocnić demograficznie 44 gimnazjum. Wtedy to gimnazjum się ustabilizuje pod względem liczby uczniów i będzie sobie spokojnie funkcjonowało. Jeżeli odrzucicie tą uchwałę i dacie możliwości wprowadzenia poprawki. Jak nie będzie poprawki, to za rok sytuacja z likwidacją tego gimnazjum wróci tutaj na Radę Miasta. Myślcie, proszę ludzie. Proszę Państwa, nie wyczerpaliśmy dyskusji głos radnych. W tej chwili głos zabierał przedstawiciel środowiska, zresztą zgodnie z apelami pani radnej Jadot, która też nie chciała usłyszeć jakiejś tutaj odpowiedzi, zabierze głos pani dyrektor tegoż gimnazjum Małgorzata Kudyro. Bardzo proszę, zapraszam. Państwa proszę jako zapytanie do głosu, a teraz Panie chciałam się odnieść do uzasadnienia przedstawionego projektu uchwały. Spadek liczby uczniów jest wynikiem niżu demograficznego, a nie stopnia popularności szkoły. Świadczy o tym fakt, że od 3 lat reputacja i ilość uczniów w klasach pierwszych utrzymuje się na tym samym poziomie. Pani prezydent zarzuciła dyrektorom, a więc również mnie, że nie zrobiłam nic, by poprawić wyniki egzaminu. Mój błąd, pan prezydent, polega na tym, że o moich działaniach nie nagłaśniałam. Mając na względzie poprawę wyników egzaminów, wdrożyliśmy programy naprawcze w zakresie nauczania. Ponieważ wśród naszych uczniów jest 30% uczniów z różnymi dysfunkcjami, podjęliśmy wiele działań, by mogli osiągnąć sukces edukacyjny. Ale to jest niestety długi proces, bo nie można oczekiwać, że już zaraz pojawią się efekty. W czerwcu, zanim została opublikowana diagnoza szkół, wyłączyliśmy z użytkowania parter budynku, który może stanowić samodzielną powierzchni. Trudno jest mi jednak dla szkoły, która jest na obrzeżach miasta, znaleźć podmiot, który mógłby się podjąć tego zadania, a takie starania czynię tego jak ja bardzo proszę wczoraj. Loże pod oknem, aby nie przeszkadzała w prowadzeniu obrad. Tak jak już tutaj wspomniałam. Państwa za uwagę Pan. Tak, tak, proszę. Koszty utrzymania ucznia wykonano na podstawie danych za rok 2011, a znaczące działania w celu obniżenia kosztów funkcjonowania szkoły podjęte w tym już prawie w 2012 roku. Szkoła została potraktowana przedmiotowo, a nie podmiotowo. W uzasadnieniu podane są jedynie czynniki ekonomiczne. W żaden sposób nie została wyciągnięta rola szkoły w środowisku lokalnym. Jesteśmy placówką przeciwdziałającą patologiom społecznym i wychowującą przez sport. Jesteśmy lokalnym centrum aktywności ekologicznej. Rozbudzamy wrażliwość i poddamy do działania na rzecz innych ludzi. Otaczamy opieką miejsce pamięci pomordowanych na wzgórzach krzysztofowskich.
Szkoła, jak to już wspomniano w tym miejscu, została odznaczona złotym medalem opiekuna miejsca Ludzi Narodowej za swoje działania w obszarze wychowania patriotycznego. Tworzymy klasy dla uczniów o różnych zainteresowaniach według programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Są to działania, które dają realną szansę na wzrost liczby naszej szkoły. W uzasadnieniu do projektu uchwały jesteśmy koordynowani z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 i działającym w jego ramach w Gimnazjum 74. Nie można porównywać wyników gimnazjum rejonowego z gimnazjum, które prowadzi dedykowaną rekrutację. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. I jeszcze do głosu mamy zgłoszoną Panią Annę Rokosz. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, moje nazwisko Anna Rokosz, reprezentuję rodziców z gimnazjum 44. Obawiamy się o los dzieci. Nie wiemy, co się stanie z nimi po likwidacji gimnazjum nr 44, kiedy na osiedle stosuje się cienkie gimnazjum integracyjne. Jedynie gimnazjum wyjmującą na tak dużym terenie, zaznaczam, że są to cztery osiedla. Osiedle na Stoku, osiedle Zesławice, Grenwałów i osiedle Wzgórza Krzesławickiej. Podkreślam, że szkoła jest przyjazna wszystkim dzieciom bez względu na średnią ocenę, na trudności wychowawcze, czy też na różne dysfunkcje. Dzieci w szkole czują się bezpiecznie i w przypadku trudności mogą liczyć na pomoc nauczycieli. Rodzic pozostaje sam w sytuacji problemowej, może liczyć na wsparcie pedagogów, dla uczniów wymagających specjalnego podejścia edukacyjnego zorganizowano wiele zajęć dodatkowych, wyrównawczych i rehabilitacyjnych. Nie chcemy, aby szkoła była zaktywowana, bo włożyliśmy w niej wygląd, swój czas, pieniądze oraz pracę. To właśnie my rodzice z własnych środków pomalowaliśmy sale lekcyjne, korytarze. Nasze dzieci i my wybraliśmy tę szkołę celowo jako placówkę edukacyjną. Dziękuję bardzo i mam takie pytanie. Gdy zniknie gimnazjum rejonowe 44, gdzie moje dziecko ze średnią 4,5 albo niżej 4,0 trafi do szkoły? Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Proszę Państwa, w tej chwili jestem Pana Prezydenta, który do głosu, to kończymy ten punkt. Bardzo proszę Pani Prezydent. Szanowni Państwo, chciałabym się odnieść do głosu Pana Radnego Rychwała. Ja w 75% dzielę Państwa pogląd, Pana pogląd. Uważam, że obowiązkiem gminy jest podejmować trud edukacji dzieci, które osiągają niskie wyniki w nauce. Pewnie podzielam pogląd, że nauczyciele, którzy pracują z dziećmi o słabszych wynikach, zasługują na szczególne uznanie. Natomiast absolutnie nie mogę zgodzić się z tezą, którą Pan wygłasza, że najznakomitym, najlepszym miejscem edukacji jest, kiedy dzieci osiągające niskie wyniki w nauce uczą się razem i wyłącznie w swoim środowisku. Żadne badania nie potwierdzają zasadności takiej tezy i żadna prawda. I głównie opowiadam się z moją wypowiedzią dotyczącą lekcji edukacyjnych, jaka miała miejsce na wczorajszym sesji. Otóż pani pracownik lekcji, dyrektor pracująca w szkole w gimnazjum nr 44, wczoraj do Wierci opowiadała dość długo o tym, jakie to zło spotka uczniów gimnazjum 44, kiedy będą musieli się uczyć w bardzo dobrej szkole, która osiąga wysokie wyniki. I wtedy powiedziałam pani przewodniczący, że przewodniczącego, a próbował zastarzać. I wtedy pani przewodniczący powiedziałam, że jestem, że to pani chce tworzyć getto edukacyjne i w każdej chwili mogę to powtórzyć. Dzielenie na lepszych i gorszych. Dzielenie właśnie na dobrych i złych jest to właśnie w wypowiedziach, to nie w moich wypowiedziach, tylko w wypowiedziach tych dyrektorów szkół, którzy uważają, że najlepszym miejscem edukacji jest nauczanie dzieci wyłącznie w takiej sytuacji, w jakiej znalazły się szkoły. I nie jest to wina tych szkół, ale nie jest wina tych nauczycieli. Proszę Państwa, jest po prostu niż demograficzny. Niż demograficzny, który zbudował pewien rynek. Czy chcemy tego, czy nie? Jest mało dzieci, ponieważ, a równocześnie, i to też nie jest nasza wina, ja też myślę, że słusznie, każdy rodzic ma prawo zapisać do szkoły dowolnie wybranej przez siebie szkoły. I nic dziwnego,
że tymi szkołami, do których chętnie zapisują swoje dzieci rodzice, są te szkoły, które się dają jeszcze w naturalny sposób. Tworzą się miejsca i można powiedzieć, że liczy na tym. Miejsca, które stają się mniej atrakcyjne, gdzie spotykają się uczniowie, którzy się nie mogą udać, że nie dostaną się do tych szkół, które mają szansę sobie wybierać. No i to i z tym problemem w tej chwili się zmagają. I teraz od Państwa będzie zależało. Czy powiemy, że to są najcenniejsze miejsca, te miejsca, które się wyrównują, te miejsca, w których pozostały właśnie nauczyciele, borykają się z tymi trudnościami. A jeszcze, czy właśnie spróbujemy stworzyć, i to jest, i to mi przyświeca taki cel, czy próbujemy stworzyć sytuację, w której ci uczniowie, którzy mają mniejszą motywację do nauki i są w tych szkołach właśnie, które w związku z tym nie cieszą się atrakcyjnie, mogą trafić do szkół, które osiągają wyższe wyniki. Po to, że spotykając się z uczniami o większej motywacji do nauki, może być może nabrać wyniki. Natomiast dłuższe utrzymywanie tych szkół, pomimo największych wysiłków i ogromnego mojego szacunku dla tych nauczycieli, dyrektorów szkół, którzy pracują w szkole, nie przyniesie tego, bo po prostu nie ma być. Równocześnie, kiedy pani, tutaj przyjdzie do odpowiedzi pani radnej Murcza. Nie dlatego gimnazjum na Malborskiej jest pustoszeje, że tam źle nauczyciele pracują, prawdopodobnie nie dlatego, bo w tym rejonie powstało kilka bardzo dobrych szkół. Nawet w ubiegłym roku państwo zadecydowali o losach gimnazjum nr 31, które jako gimnazjum rejonowe przekazane towarzystwie wiedzowym, prowadzone przez wspaniałego dyrektora Rosworowskiego ze szkoły, w której miało pozostać 36 uczniów, stało się szkołą. Proszę Państwa, bardzo proszę nie przeszkadzać, bo ewentualnie na ramach prostowań. Proszę nie przerywać wystąpień, bardzo proszę. Proszę nie przerywać wystąpień. Gimnazjum, które w każdej pobliżu działa gimnazjum, które przekazaliśmy towarzystwu jezusowemu, które liczy już w tej chwili powyżej 130 uczniów, które to gimnazjum ściąga, automatycznie cieszy się sławą. I rodzice nie zadowolone, pozostawiają przy ulicy Malborskiej, potem ci, którzy rozważają gdzie pójść, pójdą do tego gimnazjum, które osiąga wyższe wyniki, które nie są które zaistniało w świadomości lokalnej społeczności jako lepsze. Czy sprawia wiecznie, trudno powiedzieć, ale w ten sposób dokonują się wybory szkół i Państwo powinni to wziąć pod uwagę. Ja również pani radna Andraczek powiedziała, że chciałaby wiedzieć, od czego zaczyna i czym kończy, że to było takie wymierne. No i jest to też pani wymierne. Niezmiennie, to może jest edukacja zakwalifikowana, bo ona wierzy właśnie ten przyrost. Bo edukacja zakwalifikowana pokazuje, z czym uczeń zaczyna, z czym uczeń kończy. I nie jest prawdą, że i dlatego te szkoły, które rzeczywiście bardzo intensywnie pracują z uczniem, mogą mieć niskie wyniki w nauce, ale będą mieć wysoką wartość uczniów. Dlatego także to proszę zwrócić uwagę na ten wynik. Akurat w przypadku gimnazjum mamy ten obiektywny wątek. Dziękuję Pani Prezydent. W związku z tym, że był że jest wniosek formalny o odstąpienie pierwszym czytaniu, będzie to w toku głosować.